1 maja obchodziliśmy 16. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jest to bez wątpienia moment, aby podsumować znaczące inwestycje zrealizowane na terenie miasta. Warto tutaj podkreślić wiele inwestycji realizowanych z zaangażowaniem wielu burmistrzów, zarówno burmistrza Stanisława Wilczyńskiego, burmistrza Krzysztofa Poszwy oraz burmistrza Jarosława Berenta. Nie byłoby realizacji tak wielu inwestycji, gdyby nie wysokie kompetencje i wysokie kwalifikacje pracowników Urzędu Miejskiego, zarówno tych pracujących w przeszłości, jak i obecnie pracujących w strukturach urzędu. Dużą inwestycją zrealizowaną ze środków Unii Europejskiej była budowa żłobka miejskiego w roku ubiegłym. Cała inwestycja opiewała na kwotę 8 milionów złotych, z czego blisko 2 miliony złotych pochodziły ze środków Unii Europejskiej. Dzięki środkom unijnym opiekę w żłobku miejskim ma 50 dzieci. Natomiast sam budynek żłobka jest oceniany bardzo pozytywnie i jest uznawany przez wiele osób jako najnowocześniejszy żłobek w Polsce. Środki z Unii Europejskiej pozwoliły na realizację wielu inwestycji drogowych. Chciałbym tutaj wymienić przede wszystkim budowę ulicy Paderewskiego, przebudowę części ulicy Przemysłowej. Warto wspomnieć, że gdyby nie środki Unii Europejskiej, nie byłaby możliwa realizacja ścieżki rowerowej od ulicy Przemysłowej w kierunku osiedla Wschód. Jedną z największych inwestycji drogowych realizowaną ze wsparciem środków Unii Europejskiej na terenie miasta Wągrowca była budowa 4. odcinka obwodnicy naszego miasta wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 196. Łączna kwota przeznaczona na tę inwestycję opiewała na ponad 157 milionów złotych. Dzięki programom unijnym nowy blask odzyskało otoczenie dworca w Wągrowcu. Mam tu na myśli przede wszystkim budowę parkingów Park and Ride w okolicy dworca miejskiego, również rewitalizację samego budynku dworca. Znaczący strumień środków unijnych powędrował również do wągrowieckiej oświaty. Warto tutaj podkreślić przede wszystkim projekt unijny realizowany w szkole podstawowej nr 3 przy ulicy Letniej. Przede wszystkim chodzi tutaj o modernizację sali gimnastycznej wraz z przebudową natrysków oraz przebudową sali wczesnego wspomagania dla dzieci niepełnosprawnych. Warto tutaj również pamiętać o tym, że ze środków unijnych zrealizowana została termomodernizacja budynku przy ulicy Klasztornej. Jedną z największych inwestycji realizowanych ze środków unijnych była bez wątpienia modernizacja linii kolejowej między Wągrowcem a Poznaniem wraz z zakupem nowoczesnego taboru. Liczba pasażerów podróżujących na początku lat 2000 wynosiła około 1000. Teraz jest to ponad 5-krotnie większa liczba. Dzięki nowoczesnemu taborowi, dzięki większej liczbie połączeń, dzięki szybszemu dojazdowi do Poznania liczba mieszkańców podróżująca do Poznania jest zdecydowanie większa. Znaczącą inwestycją z punktu widzenia komunikacyjnego był zakup niskoemisyjnych autobusów dla wągrowieckiego ZKM-u. Warto tutaj podkreślić, że w ramach tego przedsięwzięcia zakupiono 2 nowe autobusy o napędzie hybrydowym oraz 1 autobus elektryczny. Mamy w planach kolejne inwestycje realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej. Jest to przede wszystkim rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z ekoparkiem zlokalizowanym pomiędzy Aleją Jana Pawła II a ulicą Opacką. Dzięki dofinansowaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pozyskaliśmy ponad 3,5 miliona złotych, dzięki którym to pieniądzom cały teren pomiędzy ulicą Opacką a Aleją Jana Pawła II już w przyszłym roku będzie wyglądał zdecydowanie lepiej. Musimy pamiętać, że Unia Europejska to nie tylko pieniądze, to nie tylko strumienie środków finansowych płynące z Brukseli do Polski, ale również to szereg wartości, to szereg wysokiej jakości usług publicznych, o których nie możemy zapomnieć. Unia Europejska to również otwarte granice, to wspólny rynek, tak bardzo ważne elementy dla wągrowieckich przedsiębiorców.